Gdy nadchodzi początek nowego roku, w Chinach zaczyna się największa migracja ludności odnotowywana we współczesnych czasach. Chun Yun. Sezon podróży zaczyna się około 2 tygodni przed Wigilią Księżycowego Nowego Roku i trwa ponad miesiąc. To wszystko dlatego, że wiele milionów obywateli Chińskiej Republiki Ludowej pracuje bądź uczy się setki, a nawet tysiące kilometrów od rodzinnych domów. Najważniejsze święto w chińskim kalendarzu, większość z nich chciałaby jednak spędzić z rodziną. W 2018 roku podczas tego okresu wykonanych zostało prawie 3 miliardy podróży, do których zaliczają się wyjazdy do domu, powroty oraz oczywiście podróże turystyczne. W 2022 roku w związku z restrykcjami pandemicznymi liczba ta spadła o około 2/3. W dalszym jednak ciągu stacje kolejowe i lotniska przeżywały w tym okresie prawdziwe oblężenie. Przed wyjazdem z Szanghaju na Nowy Rok trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz i jest to test, gdyż nie jest on obowiązkowy, ale mogą mnie gdzieś zapytać, a jak ja nie będę miała, to będzie przypał, więc patrzcie, tyle ludzi chce wyjechać gdzieś na Nowy Rok, wszyscy robią test. No ogólnie dzisiaj kolejka długa, ale ja już zrobiłam. W tym roku po raz pierwszy przyszło mi być częścią tego zjawiska, jako że zostałam zaproszona przez znajomych i ich rodzinę do spędzenia świąt na wsi. W okresie chińskiego Nowego Roku miasta pustoszeją i tylko nieliczni decydują się na pozostanie, w większości skuszeni dodatkami pieniężnymi. Naszym celem był powiat Xishui, podlegający pod miasto Huanggang w prowincji Hubei. O bilety na wyjazd wcale nie było łatwo, gdyż po te trzeba zapisywać się na listy kolejkowe i wyczekiwać tygodniami. Ale udało się! I dzisiaj zabieram Was na wieś, aby bliżej przedstawić obchody księżycowego Nowego Roku na terenach wiejskich w środkowych Chinach. Widzicie, jak mi para leci z ust? Jestem na wsi i w tym roku chiński Nowy Rok spędzę z chińską rodziną na wsi w prowincji Hubei. Dzisiaj jest dzień pierwszy obchodów, jutro będzie Chuxi, czyli jutro będzie dopiero Wigilia chińskiego Nowego Roku, a dzisiaj jest dzień przed Wigilią chińskiego Nowego Roku i wstaję, żeby jeść poranne jedzenie o 7, gdyż taka jest tradycja. Ale więcej opowiem później. Rodzina, u której się zatrzymałam, dzień przed Wigilią każdego chińskiego Nowego Roku, posiłek jada o 7 rano. Najczęściej jest to po prostu hotpot, jako że jest on ciepły i łatwy w przygotowaniu. W tym wypadku problemów nie robiła też moja dieta wegetariańska. Dzisiaj wypada tak zwane Chuxi, czyli Wigilia chińskiego Nowego Roku. Jutro, 1 lutego, będzie już Nowy Rok, Rok Tygrysa. Wczoraj, jak pokazywałam, jedliśmy śniadanie, ukośnik lunch o 7 rano, jako że taka jest tutaj tradycja, im wcześniej zje się śniadanie, jedzenie, jedliśmy hotpot, tym więcej w przyszłym roku będziemy mieli pieniędzy. Tak mi to wytłumaczyli. A co się w takim razie robi podczas Chuxi, czyli Wigilii chińskiego Nowego Roku? Jeście kolację z rodziną, tak jak my jemy kolację na Wigilię Bożego Narodzenia. Ale to, o, słyszycie petardy.
Mówiliśmy nieraz mało powiedziane, że w Chinach, w wielu miastach petardy są już zakazane. Nie wolno ich puszczać. Tylko że nie jesteśmy w mieście. I no widzicie, co się tutaj dzieje. To jest wieś. No i co jeszcze innego robi się podczas czusi? Kto tam nawala młotem pneumatycznym? Tak jak na Qingmingjie, czyli na święto zmarłych, na czusi odwiedza się również groby zmarłych przodków. Tylko że jesteśmy na wsi w prowincji Hubei. Tutaj nie ma cmentarzy, tutaj groby są porozrzucane po prostu na polach, w laskach i przy drodze. Tu akurat żadnego nie ma, ale to wygląda w ten sposób, że się idzie, a tu grób jakiś, więc odwiedziliśmy dzisiaj 3 groby, 2 w lesie, 1 na polu. I co się robi? Ano odprawia się takie typowe chińskie rytuały dla zmarłych. Czym są te rytuały? Tak jak słyszycie, petardy. Petardy odganiają złe duchy, więc o ile w miastach są już zakazane, o tyle jeszcze na wsi można, więc jest codziennie jeb, 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 pełno, w dzień, w nocy, bo wszyscy odpalają petardy dla swoich przodków. To jedna rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście palenie pieniędzy. Nieprawdziwych, tylko pieniędzy takich specjalnych do palenia, żeby je wysłać zmarłym. Wtedy oni dostają te pieniądze i sobie je mają, ale też można im wysłać więcej rzeczy różnych. Można im wysłać dom z kartonu, samochód z kartonu, buty LV, torebkę. Wszystko, co można mieć w prawdziwym życiu, można też wysłać zmarłym jako wersji z kartonu. Pali się też oczywiście kadzidła i składa tradycyjny, głęboki ukłon kołtą, taki... Zresztą zobaczycie. Dzisiaj jest Chui, czyli pierwszy dzień roku tygrysa. I co my dzisiaj robiliśmy i będziemy robić? Pierwszą rzecz, którą zrobiliśmy rano, było jedzenie hotpotu. Tylko że był to hotpot wegański. Powiedzieli mi, że oni mają tutaj taką tradycję, że pierwszego dnia nowego roku je się tylko rzeczy wegańskie w hotpocie. Więc spoko, ja skorzystałam. Kolejną rzeczą powinno być pójście do świątyni. Tylko że nie poszliśmy do świątyni, jako że w zeszłym roku zmarła tutaj babcia z rodziny i oni mają takie wierzenie, że jak babcia zmarła, to 3 lata nie można iść do świątyni. Ale nie do każdej. Dopytywałam, czy do każdej świątyni nie można jeść, tylko do tej tutaj. Powiedzieli mi, że do tej tutaj, więc dopiero za... nie za rok, nie za dwa, dopiero za 3 lata pójdą tam do świątyni, ale do innej można, więc nie poszliśmy do świątyni. Jest ona spora, biorąc pod uwagę na to, jak mała jest wieś, w której się znajduje. To jest tylko ta jedna uliczka i w zasadzie tam do końca, nie byłam tam, ale widziałam z drona, tam do końca i już nic dalej nie ma. Tu jest w ogóle taka chatka, w której nikt nie mieszka. I no ta wieś się składa głównie z takich właśnie, o, chatek.
ciężko nie odnieść wrażenia, że spędzanie świąt na wsi to głównie jedzenie w rodzinnym gronie. Hot pot w domu, hot pot u cioci, hot pot u kuzynki, grill, obiad u sąsiadów, grill u sąsiadów, hot pot u wuja i tak dalej, i tak dalej. Na wsi spędziłam prawie 12 dni i na większość z nich zaplanowany był jakiś posiłek w większym gronie. Dzisiaj jest Chu-ar, czyli drugi dzień po rozpoczęciu roku tygrysa i będziemy jeść pierogi. Pierogi są jednym z takich dań, które je się na chiński Nowy Rok, tutaj w prowincji Hubei i w Szanghaju również. Ale pierogi to nie jedyne danie, które powinno jeść się podczas Nowego Roku. Jakie są inne dania? O tym za chwilę. Chu-ar, no.今天是大年初二，我们要吃饺子。为什么？嗯，为什么要吃饺子？因为这是这里的习俗，就要吃饺子。但是上海那边也要吃饺子。都要吃饺子。耶，都要吃饺子。除了饺子还要吃什么？吃鱼。为什么？ 因为寓意着就是中国人吃鱼就代表着年年有余，年年有余的意思就是你每年都会赚很多钱。啊哈。Yes. 然后还有别的吗？ 还要吃 of course 还有很多肉，羊肉、牛肉、鸡肉。OK. 还要吃糖。啊哈。嗯哼。这样代表着糖的话，你一家人生活都会很甜蜜，尤其是。 老公跟老婆之间，还要吃的一些东西就是每个地区都是不一样的。那这里是什么？这里叫糍粑。你吃过的？吃过。这个糍粑呢，就是在这里一年只能过年的那几天吃。好吧，面。What？ 面。面的话是要吃的，就寓意着，你这个人会。 长寿嘛，而且做的面都会很长很长。就说明你这个面越长，就代表着你活得会越久。那你觉得农村的生活怎么样？我觉得很好，但是我不能一直生活在农村。如果说，因为没有什么可以玩的，然后我晚上也不能喝酒，但是我觉得如果说，那不是挺好的吗？No。 然后我觉得，如果一年当中我可以回农村或者乡下生活个1到2个月，我觉得是最棒的。OK。 因为农村的空气比较好。对。I like fresh air. Yeah。前面我们今天晚上要去吃饭的是我爸爸的哥哥的家。嗯哼。But I don't know how to say it in English. Uncle. Oh yeah yeah. OK. Uncle yes. 到了。 OK， 咱们现在 jesteśmy w miasteczku, które jest oddalone o kilka kilometrów od wsi. I tutaj po prostu jemy jedzenie u różnych członków rodziny moich gospodarzy. W tym miasteczku mieszka około 50 tysięcy ludzi i nie ma ono praw miejskich. To jest malutkie miasteczko, które ma status sien, czyli tak jakby powiat. Naprawdę nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy do roboty, ale to jest jedyne miejsce w bliskiej odległości od wsi, gdzie można coś załatwić, coś kupić i coś zrobić, na przykład iść na karaoke. No i to chyba tyle z mojego pobytu na wsi. Spadł śnieg, trakcja elektryczna została uszkodzona, nie ma w domu prądu, więc moje ostatnie noce wiejskie spędzam w hotelu, gdyż jakby jest tu prąd i jest tutaj też ciepło, a nie tam jak w domu, nie ma czym dogrzać za bardzo, nie ma czym załadować rzeczy, więc będę przez ostatnie 2 dni tutaj. Dziękuję za oglądanie tego vloga ze wsi. Mam nadzieję, że wam się podobał i przede wszystkim, że coś nowego tutaj zobaczyliście i jakieś zwyczaje z chińskiej wsi wam w pamięć
zapadną. Zapraszam też na mojego Instagrama, dużo, dużo story było wrzucane codziennie ze wsi, one są zresztą zapisane, więc jak chcecie zobaczyć więcej, to zapraszam na mój Instagram. I to jest tyle, dzięki za oglądanie i do zobaczenia, do następnego.